takich odpadów na terenie gminy nie notowaliśmy nigdy w historii. Są one olbrzymie. Faktycznie wskazane były pewne niedomagania, jeśli chodzi o utrzymanie i budowę wałów przeciwpowodziowych na terenie naszej gminy. Mamy pytanie odnośnie wczorajszej akcji z tymi zwierzętami. No, akcja w schronisku piękna, jeśli chodzi o organizację po prostu mieszkańców. Zebrali się przez media społecznościowe. My siły i środki mieliśmy tak ograniczone, że z jakichś pewnie powodów może nie udało się tam wyasygnować takiej ilości ochotników, strażaków. Zresztą nie znam szczegółów dokładnie też tej akcji, ale mieszkańcy gminy i osoby spoza gminy bardzo mocno zaangażowały się w uratowanie tych zwierzaków, z czego też bardzo się cieszę. Ale no, tyle było ognisk zapalnych, że tutaj nie znam więcej szczegółów tej akcji, ale no, super. Proszę, ja nie chcę mieć problemów. Proszę, powołańcie. Dobry, portal w cieniu Jupiterów. Czy może Pan teraz przedstawić, spokojnie podsumować to, co tutaj się wydarzyło w związku z ostatnią powodzią, która miała tutaj miejsce? Wygląda to tak w ten sposób, że przerwał się wał, który był na kanale doprowadzającym do takiej większej rzeki i spowodowało to cofnięcie wody z tej rzeki i zalało nas tutaj, że tak powiem, dookoła. Zalało nam to schronisko tak mniej więcej no, w różnych miejscach, od kilkudziesięciu centymetrów do nawet w metra. Część jednak była schroniska też nie zalana, takie góreczki, czy tam powiem, to można było te psy tutaj przetrzymać dłużej. Dzięki temu też te pieski miały no, większą szansę na to, żeby je stąd ewakuować. No i wtedy podjęliśmy taką decyzję o tym, że ta ewakuacja będzie. Ewakuowaliśmy te psy stąd. Był od razu zrobiony taki ruch w stronę facebookową, żeby te domy tymczasowe, które mogą, ci ludzie, którzy nam mogą pomóc, dać te domy tymczasowe, żeby podjeżdżali tutaj na koniec drogi i no fajnie to wyszło, udało się, było więcej nawet chętnych na te domy, żeby dawać te domy różne schroniska, ludzie prywatni, nawet z daleka i udało się nam te pieski wszystkie wywieźć do domów tymczasowych i dalej tam w większości są. Nie we wszystkich, może tych, co dojechały, niektóre musieliśmy przemieszczać, ale radzimy sobie z tym i tak naprawdę na obecną chwilę mamy tylko 3 psy, które do nas trafiły teraz ostatnio, a reszta dalej jest w domach tymczasowych. Jutro do nas wracają psy z krakowskiego schroniska, 7 sztuk. Są to psy, które będą wymagały takich behawiorystów, dlatego też od razu będziemy je wysyłać do hoteli z behawiorystami. To są takie hoteliki i tam właśnie w tych hotelach będą przez 4 miesiące i będą tam uczone do tego, żeby no, ogólnie dojść do takiego miejsca, żeby można było je adoptować.
Jakie wymierne straty poniosło schronisko w wyniku powodzi? No, schronisko przede wszystkim opierało się na tym, że większość elementów, jakie mieliśmy, to było jednak z drewna. No, na początku stwierdziliśmy, że będzie to lepsze, bo będzie cieplej zwierzakom. One mają podłogi drewniane, te boksy, trzy ściany drewniane w większości. No i drewno, jak ta woda przyszła, ta woda była takiej jakości, jakiej była. Tutaj niedaleko był jeszcze obornik wyrzucony, także no nie nadawało się to zupełnie do dezynfekcji, do mycia i większość z tych podłóg, z tych desek została usunięta. Wszystkie budy właśnie widać za mną też są odłożone. Zamówiliśmy już nowe budy. Teraz panowie, jest firma z ciężkim sprzętem, która od nowa wszystkie boksy zostały ściągnięte. I firma robi od nowa wylewki, robią nowe chodniki, bo grunt został też naruszony do tego stopnia, że został podmyty, nawet nam latarnie oświetleniowe pokrzywiło. Także szła taka dosyć duży nurt tutaj i no, po prostu podmyło teren i trzeba go od nowa prostować. Straty są dosyć spore przez to, że no, praktycznie całe schronisko trzeba, że tak powiem, przesunąć te boksy na bok, zrobić od nowa od początku ten grunt na wieś i poprostować to wszystko i na tym wypoziomować te chodniki od nowa, wylewki, odpływy robimy teraz do Szamba, będą w większości miały odpływy. Robimy odwodnienia też do rowu. No, troszeczkę bardziej przemyślane teraz jest to. A czy chciałby pan przekazać komuś z regionu podziękowania? Na podziękowania musimy się jeszcze, że tak powiem, ogarnąć, bo bardzo dużo osób, przede wszystkim wszystkim wolontariuszom, wszystkim osobom prywatnym, które pomagały nam, które nam cały czas pomagają i darczyńcom, przede wszystkim firmom, bo jest ich masa. Tak naprawdę dostaliśmy bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy potrzebnych, odzew był potężny. Będziemy musieli podziękować schroniskom, będziemy musieli różnym fundacjom, organizacjom i szkołom, przedszkolom. Jest naprawdę tyle tego, że ciężko nam jest teraz nawet spisać to wszystko i żeby wyszczególnić. Będziemy chcieli to dziękować wszystkim z osobna. Musimy na to mieć przynajmniej 2 dni, ale na razie cały czas, że tak powiem, pracujemy nad tym, gdzie te nasze pieski są, co im potrzeba, które wymagają jakich zabiegów, gdzie trzeba co opłacić, bo niektóre chodzą do lekarzy. Teraz przewozimy jednego czy tam dwa. Dzisiaj musimy znowu zaszczepić, a to są w jakichś tam miejscach. Jutro odpływie te pieski z Krakowa. Także tak naprawdę cały czas jeszcze tu u nas jest taka burza, bo to wszystko jeszcze jest tak, trzeba organizować firmy, cały czas coś się pytają i te podziękowania na pewno będą, bo już zbiórki się pokończyły w większości, ale będą to na pewno jakieś ogólne te podziękowania, bo nie jesteśmy w stanie nawet wyszczególnić wszystkich, od kogośmy dostali te dary. No i ogólnie za pomoc też. A czy zwierzęta, które tutaj były, trafiły też do adopcji, do osób prywatnych? Tak, i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że ta akcja, ta ewakuacja przyczyniła się na przykład dla wielu psów, takich, które już dosyć długo były, do tego, że one mają już domy. I o dziwo znalazły to domy pieski, które właśnie były u nas dosyć długo, a te pieski, które były krótko, no to jeszcze niektóre są w domach tymczasowych, ale jest kilkanaście psów, które już znalazło domy. Dużo mamy deklaracji takich, że te domy tymczasowe będą dotąd trzymały pieski, aż one nie znajdą tych domów stałych. Tak naprawdę najbardziej teraz martwimy się o te psy dzikie, że tak powiem, które trzeba będzie do tych behawiorystów porozwozić i na tym nam najbardziej zależy. A tutaj mamy takie zapewnienia, że większość tych domów tymczasowych jednak będzie trzymać te pieski. Schronisk będziemy pomału odbierać je, jak już tylko nam się zwolnią pierwsze boksy, bo już tam w tyle panowie porobili te chodniki. Myślę, że jak troszkę się wycofają z tym ciężkim sprzętem, tam już będziemy mogli części psy trzymać i będziemy już odbierać. Także na pewno szczęście w nieszczęściu pomogło tym pieskom troszkę i faktycznie znajdują domy i akcja jest, że tak powiem, dosyć duża, zaawansowana. Mamy też swoją stronę na Facebooku, tam jest taka specjalna grupa, dużo osób nagłaśnia to, także fajnie to pracuje. Zwiększyło się też nam oczywiście lajki na
na Facebooku, także też mamy większe nagłośnienie i wygląda to całkiem nieźle. Także na pewno będziemy przygotowani na następne psy, bo mamy i karmy sporo, i koców, i na zimę będziemy dobrze przygotowani, także no nie jest źle. Dziękuję bardzo.